Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o tym, że wyprzedajemy kolejny sprzęt wojskowy. Bo po co nam jakiś sprzęt? Przecież obroni nas państwo na U. I na to zapraszam. Jak wiemy, rozdaliśmy co mieliśmy. Sprzedamy to, co mamy, a za resztę z naszych podatków kupimy nowe od Amerykanów. Nowe, drogie, ale kupimy. Któż biednemu zabroni żyć na bogato? No nikt. Oczywiście jeszcze nie neguję tej decyzji. Sprawdzimy sobie za chwilę, czy ona była słuszna. Jednak w takiej sytuacji, w jakiej teraz znajduje się Polska, to kraje Unii Europejskiej powinny jej bronić. I rozładowuje mi się komputer i muszę iść po ładowarkę. Stop. Teraz, żeby się nie rozładował aparat. Wracając do Unii Europejskiej, która powinna bronić naszych granic. Bo z jednej strony my oddajemy sprzęt przyjacielowi, z drugiej strony Niemcy zabierają sprzęt od nas, no bo jest im rzekomo potrzebny. I to wychodzi troszkę na to, że nikomu nie zależy na tym, żeby Polska była bezpieczna. Ewentualnie, żeby były bezpieczne granice NATO i granice Unii Europejskiej. Bo niestety, krajem, który można poświęcić, jesteśmy my. Co było do przewidzenia, bo przecież umiesz liczyć, licz na siebie. I nie ma też co wymagać od kogoś jakiegoś aktu heroizmu, bo niestety patrząc na naszych polityków, to tylko samolubne chytrusy zbierają największe żniwa przy korycie. Dzieci na leki zbierają, to jeszcze dzieciom podatkiem dowalą 20%, gdzie niektóre leki, na które one zbierają, warte są miliony. To ile zgarnie rząd z tych leków? Zamiast dać dzieciom, to jeszcze im zabier. I komu z tych pieniędzy będzie pomagał, jak już zabierze polskim chorym dzieciom? Mi to się aż nóż w kieszeni otwiera. Ale zobaczmy najpierw, co my z tą Estonią będziemy mieli wspólnego. Jak podaje dorzeczy.pl, we wtorek premier Estonii Kaja Kallas przybyła z wizytą do Polski, a to ta w adidaskach, co chyba się działa. Może jej się spieszyło, tak jak ja. Jak mi się spieszy, to też zawsze jestem na sportowo, bo szybciej. Polityk spotkała się z premierem Mateuszem Morawieckim. Przedmiotem spotkania były kwestie dotyczące wojny Rosji z Ukrainą, NATO oraz Unii Europejskiej. Po spotkaniu premierzy Polski i Estonii wystąpili na konferencji wspólnej prasowej. Mateusz Morawiecki mówił m.in. o stawce wojny na Ukrainie, kryzysie zbożowym i sankcjach na Rosję. Premier Estonii także skoncentrowała się na kwestiach dotyczących bezpieczeństwa w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Premier mówiła, że inwazja pokazała, że czasy się zmieniły, Polska jest naszym bliskim przyjacielem i doskonałym sojusznikiem w NATO oraz... Dobra, kontynuuję nagranie numer 2, bo podłączyłam wtyczkę do prądu, nie podłączyłam do wtyczki komputera. Nie wiem, na czym skończyłam. Rola Polski w zbiorowej obronie NATO i naszym bezpieczeństwie regionalnym jest coraz ważniejsza. Wasze samoloty chronią nasze niebo, a wasi żołnierze regularnie biorą udział w naszych ćwiczeniach wojskowych, mówiła Kallas. Nasza współpraca obronna przechodzi na nowy poziom. Jako przełomowy krok wspólnie zamówiliśmy polskie przenośne systemy obrony powietrznej. Wzmacnia to nie tylko naszą współpracę, ale także bezpieczeństwo regionalne, podkreśliła szefowa rządu Estonii. Kallas nawiązała do swojej wizyty na Ukrainie, gdzie była w poniedziałek, ponieważ właśnie wróciłam z Ukrainy. Naprawdę chciałabym podziękować za kluczową rolę we wspieraniu walki Ukrainy o wolność. Polska udzieliła Ukrainie historycznych rozmiarów pomocy wojskowej i humanitarnej, stwierdziła Kallas. Oczywiście Morawiecki nie zanudzał Kallas niczym ekspert od zboża, ale poruszał ważne tematy, takie jak wojna na Ukrainie, sankcje na Rosję od NATO. Kallas także miała swoje 5 minut sławy, wspominając znowuż kolejny raz o inwazji Rosji na Ukrainę, prosząc Polskę o opiekę i przywrócenie do życia. Jest coś takiego przyjemnego, takiego spokojnego w słuchaniu o tym, że Polska jest doskonałym sojusznikiem NATO. Tak możemy sobie trochę w piórka obrosnąć. Te słowa są takie piękne, takie słodkie, urocze wręcz. Ale co by się stało, gdyby Polska nie sprzedawała sprzętu wojskowego nikomu, nikomu. Pozwoliłam sobie wypisać parę ważnych kwestii. Po pierwsze, należy zwrócić uwagę na negatywny wpływ na rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego. Brak eksportu mógłby być równoznaczny z brakiem podstaw do jego utrzymania. Polski przemysł zbrojeniowy byłby zmuszony do ograniczenia swojej działalności, co z kolei mogłoby wpłynąć na zatrudnienie w tym sektorze i stanowić poważne zagrożenie dla wielu firm, jeśli takowe zagrożenie by w ogóle występowało.
Po drugie, niesprzedawanie sprzętu wojskowego nikomu wpłynęłoby negatywnie na polską pozycję na arenie międzynarodowej. To chciałabym zaznaczyć też bardzo dokładnie. Polska byłaby postrzegana jako kraj o słabych siłach wojskowych, co mogłoby wpłynąć na naszą pozycję w Unii Europejskiej i NATO. No bo jak to brzmi, jak ktoś komuś sprzedaje sprzęt wojskowy? To znaczy, że ma go na tyle dużo, że jest na tyle silnym krajem, że może jeszcze się podzielić z sąsiadem. I my chyba właśnie budujemy sobie teraz taką pozycję silnego państwa, którą no niestety przez lata nam odbierano. Czy to dobrze, czy źle? No myślę, że lepiej wyglądać na silnego niż na słabego, więc może i dobrze. Nasza zdolność do pielęgnowania relacji dyplomatycznych i wpływ na te sprawy byłby znacznie mniejszy, gdybyśmy nie sprzedawali sprzętu wojskowego nikomu. Ja mówię o takich, wiecie, znowu filozoficzny dyrdymał, ale może wam się spodoba takie podejście do tematu. Po trzecie, brak sprzedaży zaawansowanego sprzętu wojskowego mógłby wpłynąć negatywnie na relacje handlowe z innymi krajami. Polska byłaby w mniejszym stopniu postrzegana jako kraj przyjazny dla inwestorów zagranicznych, co negatywnie wpłynęłoby na nasze gospodarcze relacje międzynarodowe. Podsumowując, niesprzedawanie sprzętu wojskowego nikomu, nul, zero, może wydawać się dla wielu dobrym rozwiązaniem, ale generuje ono też wiele negatywnych skutków dla naszego kraju. Mamy jakiś tam przemysł zbrojeniowy, utrzymujemy miejsca pracy, bo musimy pamiętać, że za każdym takim przemysłem stoją ludzie, którzy pracują, którzy zarabiają. Im lepiej się przemysł rozwija i więcej mamy zamówień, tym więcej ci ludzie mają pracy. To chyba logiczne i oczywiste. No i tak jak mówiłam, ważna kwestia, uważam bardzo ważna kwestia, to wpływa to na naszą pozycję na arenie międzynarodowej, a nie, że tylko my skupujemy stare śmieci po innych krajach. Oczywiście to wszystko zależy od sytuacji politycznej na świecie. Może istnieć pewna potrzeba ograniczeń sprzedaży lub zmian w takiej polityce eksportowej, ale ogólnie rzecz biorąc, sprzedaż polskiego sprzętu wojskowego stanowi taki dość ważny element w branży w naszym kraju. No i do tego pamiętajmy, że jak sprzedajemy komuś sprzęt, no to fajnie by było, jakby nie robić tego dla kraju, który tym sprzętem będzie walczył przeciwko nam. Ale to już inna inszość, nie? Miejmy nadzieję, że Estonia tego nie zrobi. Wniosek jest prosty, a mianowicie nasza współpraca z Estonią pokazuje, że sojusz ten ma dość sporo korzyści. No każdy sojusz ma korzyści. My się przyzwyczailiśmy do tego, że się ze wszystkimi kłócimy, nie? Jest to korzyść i dla naszego kraju, jak i dla Europy jako takiej całości. Ale no musimy niestety nie zapominać o naszych sprawach wewnętrznych i nadal pracować nad takim rozwiązaniem problemów, które dotyczą nas Polaków i naszego kraju. Ponadto zawsze powinniśmy patrzeć na takie sojusze trochę jak na związku, relacjach partnerskich. Muszą być poparte na jakieś zaufanie, dobre relacje i chyba wzajemnym szacunku. Dlatego, kochani, dajcie znać, czy sprzedajemy sprzęt, czy produkujemy go teraz bardzo dużo i trzymamy go dla siebie, dla swojego wojska. No bo tak jak mówiłam, wszystko zależy od tego, jaka jest sytuacja na świecie, a teraz sytuacja jest dość napięta. Więc co powinniśmy zrobić? Czy macie jakieś pomysły? Czy tym, że ten sprzęt sprzedajemy dla Estonii, to zyskujemy na arenie międzynarodowej, czy jednak nie zyskujemy na arenie międzynarodowej i wszyscy się będą z nas śmiać? Bo może i ktoś ma takie poglądy, to jestem ciekawa argumentów oczywiście na ten temat. Czekam jak zwykle na wasze opinie w komentarzach, a ja was buziam.